Na własne życzenie stracił prawo jazdy, a jego konto zasiliło 10 punktów karnych. Jego portfel natomiast znacząco schudł. W minioną sobotę policjanci z subalskiej drogówki zatrzymali na ulicy Bakałarzewskiej 35-letniego kierowcę Toyoty. Mężczyzna przemierzał miasto z prędkością 112 km na godzinę. Do zatrzymania pirata doszło w obszarze zabudowanym, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. 35-latek, jak łatwo obliczyć, jechał ponad dwa razy szybciej. Zaledwie dwa dni wcześniej w ręce mundurowych trafił 38-letni kierowca Chryslera. Ten mężczyzna przesadził z prędkością na ulicy Utrata. Jechał o 58 km za szybko. Podobnie jak w przypadku kierowcy Toyoty, pojawiły się mandat, punkty karne i utrata prawa jazdy. Policja nieustannie apeluje o zachowanie rozsądku na drogach, ale najwyraźniej nie do wszystkich to trafia. Jednak prędzej czy później tacy pseudokrólowie szos muszą na dłużej rozstać się z kierownicą. Pamiętajcie o tym, wciskając gaz.